Witam serdecznie. Prośba do Ciebie i do Ciebie. Wie Państwo, nigdy nie zwracałem się o pomoc dla kogoś. Zawsze jakoś sobie sam radziłem. My Polacy możemy w różnych sprawach być podzieleni. Politycznie, religijnie, no nie do końca religijnie. Ale mamy różne poglądy. Jak przychodzi pomoc, zawsze jesteśmy razem. Jesteśmy chyba jedynym w Polsce, jesteśmy na świecie jedynym narodem, który potrafi się zjednoczyć i potrzebuje pomocy. Odwiedziłem dzisiaj wolontariusza, młodego człowieka, który przez wiele lat pracował jako wolontariusz przy zwierzętach, przy koniach u mnie. Nieszczęście stało się. Wypadek samochodowy, niepełnosprawność, niesamowita niepełnosprawność. Ale dramat jest inny, mili Państwo, że miłość matki zwyciężyła, miłość matki do syna zwyciężyła nad miłością do konkubenta. Przez to, że mama wybrała syna do opieki, zawodowej opieki, straciła faceta. Nie my, nie tatę. Radka to nie jest to tata, to nie był tata. To nie tata jest. I powiedział krótko, wybierasz syna niepełnosprawnego, to nie masz mnie. Kazał opuścić mieszkanie dla niej. Więc ja w miarę możliwości swoich sił poprosiłem, załatwiłem mieszkanie. Za parę dni już Arek przeprowadził nowego mieszkania, wynajął mieszkanie. Spłaciłem też ze swoich prywatnych środków zadłużenie, które pani mama, pani Dorota miała zadłużenia w sklepie na to, żeby właśnie pomagać synowi. Ale mi Państwo, co ja bez Państwa możemy zrobić, bez naszej pomocy? Co Radek i ja? Nic nie zrobimy, Radziu. Radek potrzebuje 24 godziny opieki nad sobą. Jego umysł zwrócił się do dziecka, można powiedzieć, do chłopca małego. Nie pamiętam, który rok. Wypadek był taki poważny, że to ponadto czaszki, krwiaki byle do mózgu, pęknięta wątroba, śledziona, pęknięte płuco, liczne krwiaki na mózgu. Radek żyje. Ale bez Państwa pomocy, bez mojej pomocy, pozwólmy, żeby on wrócił do normalności. Wiemy, że może wyjść z tego. Ale wiemy, jak służba zdrowia jest. Są jakieś okresy, kiedy mogą go rehabilitować i dalej się kończy ten czas. Zostaje mama i trójka dzieci i 20-paroletni Radziu. Mili Państwo, nie bądźmy obojętni na pomoc. Ja, że mimo to, że jestem tak bardzo zajętym człowiekiem, nie chciałem o tym mówić publicznie, opiekuję się swoim chorym tatą, który potrzebuje też 24 godziny opieki nad sobą. Jestem przy tacie z moimi braćmi, siostrami, moimi dziećmi. I musiałem znaleźć czas na to, żeby przyjechać do Radka. On jest w tej chwili w szpitalu, za parę dni wychodzi. Jak powiedziałem, mam mieszkanie, które wynajęliśmy. Mieszkanie potrzebuje gruntownego remontu. Z wspólnymi środkami, jakieś środki, które mam z koncertów, odkładałem to, żeby w jakiś sposób to mieszkanie wyremontować, żeby Radek mógł normalnie funkcjonować, wprowadzić się rodzina, mieć dziecko 2-letnie. 12-latek i 15-latka. I Radzio, i mama. Rozkochana w dzieciach mama, która wybrała miłość do dzieci. Nie bądźmy obojętni. Niebawem ukaże się, też będzie subkonto założone dla pomoc właśnie, rehabilitację i normalne funkcjonowanie. Nie bądźmy obojętni, bądźcie ze mną, pomóżcie mi. Po prostu was proszę, pomóżcie mi, żebyśmy my razem, wspólnymi siłami. Ja nie mówię jakichś dużych pieniążków, żebyście Państwo wpłacali, bo to nie chodzi o to. Ale każdy z Państwa troszeczkę wpłaci na konto, subkonto, które będzie właśnie miał Radek założone, na pewno coś pomożemy. Proszę bardzo. Prośba do Ciebie i do Ciebie też. Dziękuję bardzo.